wszystkim, z tej strony Katie, witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu kalendarzy adwentowych. Wiem, że od naszej przygody z kalendarzami adwentowymi minęło już kilka dni, jednak musiałam sobie zrobić trochę przerwy i odpocząć przez święta, więc robię to dla Was dopiero teraz. Mam nadzieję, że mi to jakoś, no nie wiem, wybaczycie. Tak czy inaczej, dwa kalendarze, które sobie otwieraliśmy na live masach przez cały grudzień. Mam tutaj takie dwa cudowne pustaki. I myślę, że najpierw opowiem Wam o tym, co się znajdowało w tym mniej ciekawym dla wszystkich. I wiem, że wszyscy zawsze proszą, żebym najpierw zrobiła ten z cuncunkami, ale nie ma tak łatwo. Najpierw będzie ten, który powiem Wam, że ostatecznie podsumowując go tak ogólnie, to niestety cena tego kalendarza przełożyła się bardzo na jego jakość, ponieważ on kosztował jakieś 25 zł z przesyłką, mniej więcej, z tego co pamiętam. No i jakościowo te rzeczy, które się w nim znalazły, były słabe. Ale może tak ogólnie wytłumaczę Wam to już, pokazując każdą tą rzecz, która się tutaj w tym kalendarzu znalazła. Tak więc zaczynamy od kalendarza z księżniczkami, który skrywał w sobie grę planszową. Na początek plansza składająca się z 40 puzli, która jest całkiem ładna. Jednak tutaj wychodzi na jaw największy minus tego kalendarza, a mianowicie to, że klej, który miał trzymać okienka, by elementy nie przesypywały się między nimi, nie trzymał ich wystarczająco mocno, przez co wszystko i tak się przesypywało, a na dodatek bardzo brudziło się tym klejem. Tutaj można dostrzec, jak niektóre puzzle są brudne od tego kleju, choć na szczęście najgorzej jest od spodu planszy, którego nie widać. A jeśli gra planszowa, to oczywiście muszą być też pionki oraz kostka do gry. Tutaj mamy nasze cztery księżniczki, w które możemy się wcielić, czyli Ariel, Kopciuszek, Bella oraz Rozpunka. Jest też oczywiście kostka. I tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na to, że te wszystkie ilustracje na pionkach, kostce i wszystkich innych elementach są naklejane przeze mnie. One nie były na tych elementach już w kalendarzu, tylko musiałam to nakleić sama. Poza tym mieliśmy do planszy wiele innych magicznych elementów, które można zbierać w trakcie gry. Dzielą się one na te z żółtego i niebieskiego plastiku. Te niebieskie są znacznie lepsze jakościowo, natomiast te żółte, no cóż, nie należą do najlepszych. I tutaj muszę zwrócić uwagę na kilka drobnych niedociągnięć, czyli to, że pantofelek Kopciuszka jest żółty, chociaż nic nie stało na przeszkodzie, żeby był niebieski, co znacznie lepiej by do niego pasowało, a także to, że w lustrze z Królewny Śnieżki, co widać na planszy, znajduje się Aurora. I wiem, że są to nieistotne drobiazgi, no ale musiałam zwrócić na nie uwagę. Oczywiście do gry była również dołączona instrukcja, która znajdowała się z tyłu kartki z naklejkami, tymi, które naklejałam na te wszystkie elementy, które były dołączone do gry. Przez to nie mogłam jej na początku znaleźć i dopiero w przedostatni dzień live masów ktoś zwrócił mi na to uwagę, że tam z tyłu tych naklejek coś jest. I dzięki tej osobie tej kartki nie wyrzuciłam, chociaż byłam temu bliska, więc jeszcze raz bardzo dziękuję tej osobie, no i mam instrukcję. Nie jest ona długa, ale dzięki niej dowiedziałam się, że te wszystkie elementy, które są na planszy, nie są tylko na ozdobę, tylko można je zbierać i ta osoba, która zbierze ich najwięcej, zostaje najbardziej magiczną księżniczką. Trochę śmieszne, ale fajny dodatkowy element, ponieważ oczywiście wygrywa ta, która pierwsza dojdzie do mety, ale jest jeszcze ta najbardziej magiczna. Tak więc jeśli chodzi o ten kalendarz z księżniczkami, to w sumie tyle. Tak więc pudełko mogę... Karma? Bądź grzecznym kotem. Nie robię live'a, a ona i tak wciska się za monitor. Tak ma. Więc to pudełko mogę już ze świętym spokojem wyrzucić. Tak? Jeśli chodzi o planszę, to trzymam ją sobie w takiej teczce z Barbie, bo się okazało, że ta gra planszowa jest A4 i idealnie się mieści do teczki, więc fajnie, że nie muszę jej składać za każdym razem, tylko po prostu trzymać sobie ją w całości w teczce. No a jeśli chodzi o resztę rzeczy, to dalej trzymam je w tym szaliczku. Ja kiedyś jakoś je sobie poukładam w innym miejscu, coś wymyślę, ale na razie wszystko mam tutaj, razem z cumcunkami, o których opowiem Wam właśnie teraz, bo tak, przechodzimy do kolejnego kalendarza z cumcunkami, który też już jest w tym momencie pustaczkiem. I ja też go wyrzucę, no nie będę go trzymać, bo za bardzo nie ma po co. Już nie jest grzecznym kotem. Tak, więc to sobie też mogę na spokojnie wyrzucić. Ups. I przejdźmy może do tych wszystkich cumcunków z dodatkami, które miałam w tym kalendarzu.
i je zdobyłam w nim. Trochę się pogubiłam przez kota. Ale okej. Przejdźmy do tych cudownych rzeczy. W tym kalendarzu znajdowało się 18 cuncunów, po 6 z każdego rozmiaru oraz kilka świątecznych dodatków. Z tych dużych trafiłam na Zero z miasteczka Halloween, Svena z Frozen, Dumbo, Kosmite z Toy Story, Baloo z Księgi Dżungli oraz Saliego z Potworów i Spółki. Wśród średnich miałam dwa specjalne świąteczne, czyli świąteczną mini, Rozpunkę z Zaplątanych, Lilo z Lilo i Stitch, Radość z Inside Out, Jessie z Toy Story oraz świątecznego Mickiego. A na koniec malutkie, czyli Piotruś Pan z Dzwoneczkiem, Stitch, Bella, Nick z Zootopii, a także ta dziwna Dory, na którą wszyscy narzekają, że jest brzydka. Ja w sumie też, ale to taki szczegół. Tak się prezentują wszystkie razem. Mam już nawet kilka kompletów, z czego bardzo się cieszę. A ten Sven oczywiście nie jest tym z kalendarza, ponieważ tamten poszedł na rozdanie, a tutaj dodałam tego swojego starego, by zaprezentować Wam kompletny zestaw z kalendarza. Były również dodatki, o których wspominałam wcześniej, czyli choinka z gwiazdką oraz dwa prezenty, w których można umieszczać nasze cuncumy. Dalej sanie z workiem na prezenty, a także trzy pary rogów, które można założyć dużym cuncumom. Był również zaprzęg do sań, jednak jego jakość bardzo mi się nie podoba, ponieważ jest no słabiutka, a na dodatek jest tak wykonany, że nie da się go dopiąć do sań tak, żeby to się trzymało w jakikolwiek sensowny sposób, więc z niego raczej nie będę korzystać, jednak cała reszta jest naprawdę cudowna i bardzo mi się podoba cały ten świąteczny zestaw. No i to już wszystkie rzeczy, które zdobyłam w tych kalendarzach adwentowych. Powiem Wam, że jak tak sobie teraz przemyślę to, ile rzeczy zdobyłam w tych kalendarzach, to dochodzę do wniosku, że ja powoli nie mam gdzie ich trzymać. Trochę lipa, ale nieważne, nieważne, tak się prezentuje całe podsumowanie, więc ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie i lecę pędzę nagrywać jeszcze haul po grudniu, bo będzie w nim bardzo dużo rzeczy, tak więc no. Powinien się pojawić jakoś w niedużym odstępie czasu. To podsumowanie kalendarza adwentowego i haul, tak więc zapraszam Was do oglądania wszystkich innych filmów na moim kanale i oczywiście subskrypcji i oczywiście dawanie łapek w górę pod tym filmem, bo wiele mi to da, a Was to dużo nie kosztuje, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie, łapkowanie, subskrybowanie i wszystko co robicie dla mnie i dla tego kanału. No, a póki co jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i pa pa, do następnego!